Zapraszamy do Mafia Shop, oficjalnego sklepu mafia.pl, w którym znajdziesz książki autora kanału w wersji papierowej i elektronicznej, a także unikatowe tematyczne gadżety. Mafia Shop. Oficjalny sklep kanału mafia.pl. Początki działalności przestępców, określanych jako Peaky Blinders, sięgają lat 80. XIX wieku. To właśnie wtedy młodzież z robotniczych dzielnic Birminghamu w sobotnie popołudnia i niedzielne wieczory zaczęła regularnie spotykać się na rogach ulic i niewielkich pustych parcelach. Żyjący w biednych dzielnicach młodzi ludzie, nie mając szans na jakiekolwiek rozrywki, oddawali się wówczas prostej grze hazardowej, zwanej pitch and toss. Jako że ta polegająca na rzucaniu monetami zabawa była zabroniona przez prawo, często dochodziło do zgrzytów pomiędzy nastolatkami a interweniującą policją. Kolejną czynnością, jakiej regularnie oddawała się robotnicza młodzież, były potyczki z nastolatkami mieszkającymi na innych ulicach. Uzbrojeni w kije, kamienie czy butelki chłopcy atakowali swoich rówieśników z ulic, które uważali za wrogie, a te niewinne, z pozoru porachunki, przybierały czasem ogromną skalę. Regularność podobnych zdarzeń sprawiła, że bandy uprawiające uliczny hazard i urządzające bitwy pomiędzy ulicami zaczęto określać mianem slogging gangs, nazwy pochodzącej od słowa slogger, oznaczającego kogoś, kto zadaje mocne uderzenie. Z czasem szajki zaczęły stawać się coraz bardziej zuchwałe i atakować nie tylko przeciwników z innych ulic, ale również, a raczej zwłaszcza, policjantów, których traktowali jak zaciekłych wrogów. Podobne grupy chuligańskie działały jednocześnie w takich miastach jak Manchester, Salford, Liverpool czy Londyn. Jednak to właśnie te funkcjonujące w Birmingham od 1890 roku zaczęto określać jako Peaky Blinders. Ci zapomniani brytyjscy przestępcy w 2013 roku zostali przywróceni do życia za sprawą serialu stworzonego przez Stevena Knighta. Choć seria jako ogół wydaje się niemal doskonała, należy zaznaczyć, że jak często bywa w tego typu produkcjach, występuje tu dość duża rozbieżność pomiędzy ukazanym obrazem a faktami historycznymi. Różnice pomiędzy prawdą historyczną a fantazją twórców wypunktował między innymi legendarny brytyjski historyk Carl Chin. Profesor Chin nie tylko poświęcił większość życia na badanie swojego rodzinnego Birminghamu, ale również jest prawnukiem członka Peaky Blinders, Edwarda Derricka. Kryminalny półświatek miasta Carl poznawał również z opowieści swojego dziadka Alfiego China, który w latach 20. przejął punkt bukmacherski, przez który przewinęło się wielu szemranych typów Birminghamu. Brytyjski historyk podaje w wątpliwość już samą genezę określenia Peaky Blinders, które można przetłumaczyć jako daszek, który oślepia. Stephen Knight w oficjalnym opisie serialu wyjaśnił, że nazwał go Peaky Blinders, ponieważ tak na przełomie XIX i XX wieku nazywali się młodzi chuligani z Birminghamu, którzy mocowali żyletki w daszkach czapek i rozcinali nimi czoła przeciwników, po to, aby oślepiła ich krew spływająca do oczu. Jak pisze w swoich książkach Chin, nie ma żadnych dowodów na to, że Peaky Blinders wszywali w daszki nożyki do golenia, aby używać ich jako broni. Jak podaje historyk, ani w kronikach policyjnych, ani we wspomnieniach mieszkańców Birminghamu z okresu działalności Peaky Blinders nie ma żadnych wzmianek o stosowaniu przez nich tego typu broni. Ponadto, w latach 80. XIX wieku, gdy w Wielkiej Brytanii powstawały slogging gangs, mężczyźni golili się za pomocą brzytwy. Nożyki do golenia dopiero wchodziły do użytku, a ich ceny były zaporowe dla przedstawicieli klasy robotniczej. W rzeczywistości, wersja o nazwie gangu wywodząca się od używania żyletek w czapkach jako broni powstała wiele lat po zniknięciu Peaky Blinders z ulic Birminghamu i wynikała z połączenia plotek oraz inwencji twórczej autorów i dziennikarzy.
Niemal z całą pewnością możemy przyjąć, że nazwa Peaky Blinders wzięła się nie od żyletek w daszkach, ale od meloników typu Billy Cock, które członkowie gangu nosili w charakterystyczny sposób, naciągając sobie na oczy. Aby uzyskać pożądany kształt kapelusza, przestępcy namaczali rondo melonika, a następnie wyginali je nad ogniem, tworząc spiczasty daszek. Wszystko to po to, aby po włożeniu kapelusza na głowę rondo zasłaniało gangsterowi oczy. Stąd właśnie oślepiające daszki, czyli Peaky Blinders. Nakrycie głowy, które w późniejszym czasie zamieniono na czapki gazeciarza, było tylko jednym z charakterystycznych elementów stroju Peakies, jak wołano zdrobniane na gangsterów z Birminghamu. To, co odróżniało ich od innych slogging gangs, to przede wszystkim fular, czyli jedwabna chustka owijana wokół szyi, spodnie dzwony ozdobione rzędem mosiężnych guzików i nabijane ćwiekami buty. W charakterze broni gangsterzy używali przede wszystkim pasków do spodni z ciężkimi mosiężnymi klamrami. Skórzany element paska owijano wokół nadgarstka, aby uniemożliwić wyrwanie broni i zadawano cios klamrą, zazwyczaj w okolice głowy. Kolejnymi narzędziami, z których korzystali w walce, były pałki i kastety, rzadziej noże. Broń palna pojawiała się w ich porachunkach incydentalnie i to dopiero w końcowej fazie istnienia gangu, czyli przed I wojną światową. Warto również nadmienić, że nazwa Peaky Blinders nie odnosiła się do jednego konkretnego gangu, a do luźno powiązanych band, które wyróżniały się przede wszystkim charakterystycznym strojem. Początkowo stosowano je zamiennie ze slogging gangs, a z kolei później używano jako określenie wszelkiej maści ulicznych rzezimieszków. Peakies z całą pewnością nie byli również romantycznymi gangsterami i biznesowymi strategami pokroju Tomiego Shelby. Choć część gangów parała się wymuszeniami, rabunkami czy drobną bukmacherką, większość Peaky Blinderów była drobnymi, brutalnymi przestępcami, których od nielegalnego zarabiania pieniędzy bardziej interesowały uliczne bójki i rozruby. Ich brutalność i nieustanne wywoływanie awantur sprawiły, że w Birmingham nikt nie mógł czuć się bezpiecznie, nawet funkcjonariusze miejscowej policji. Gazety z przełomu wieków regularnie opisywały zdarzenia, w których mundurowi po przyjeździe na miejsce ulicznej rozruby byli atakowani sprzączkami od pasków, nożami czy cegłami. Gdy udawało im się zatrzymać jednego z podejrzanych, tłum rzezimieszków często ruszał za policjantami i odbijał z ich rąk swojego kompana. Wielu policjantów w walkach ze slogging gangs poniosło ciężkie obrażenia lub nawet śmierć. W 1898 roku odnotowano aż 623 przypadki ataków na funkcjonariuszy, co przy uwzględnieniu, że wszystkich policjantów w Birmingham wraz z najwyższej rangi oficerami było 700, obrazuje ogrom problemu. W kultowym już dziś serialu warto również zwrócić uwagę na ramy czasowe. Rodzina Shelbych zaczyna budować swoją potęgę po zakończeniu I wojny światowej, czyli po roku 1918, a więc w czasach, gdy po Peaky Blinders zostały już tylko miejskie legendy. Peakies, którzy wyłonili się z zaułków birminghamskich ulic w latach 80. XIX wieku, do historii przeszli już około 1910 roku. Co ciekawe, ich nagłe zniknięcie z ulic w głównej mierze było wynikiem polepszenia się poziomu życia w robotniczych dzielnicach. Dotyczyło to zwłaszcza nastolatków, którzy do tej pory poza bójkami i grą w pitch and toss nie mieli żadnych rozrywek i alternatyw. Wszystko zmieniło się, gdy kilku duchownych z najbiedniejszych rejonów miasta zaczęło organizować przy kościele miejsca spotkań dla młodzieży, w których nastolatki mogły grać w warcaby, karty czy trenować boks. Zwłaszcza to ostatnie zajęcie stało się niezwykle popularne i w mieście zaczęto otwierać kolejne niewielkie kluby bokserskie, do których lgnęła młodzież. Tym sposobem młodzi ludzie nie musieli szlajać się po ulicach w poszukiwaniu awantur, a swoją energię i chęć do bójek mogli spożytkować zupełnie legalnie poprzez sport.
W wyprowadzeniu młodzieży na prostą pomógł również ogromny wzrost popularności futbolu i mecze rozgrywane pomiędzy grupami chłopców, a także rozwój kinematografii, która dostarczała kolejnej rozrywki. To wszystko w połączeniu z zaostrzeniem kar dla agresywnych mężczyzn sprawiło, że pewnego roku nowe pokolenie Peaky Blinders nie wyszło już na ulicę. To, że prawdziwi Peakies nie byli eleganckimi gangsterami z głową do interesów, nie oznacza, że w Wielkiej Brytanii nie było przestępców wyglądających i działających jak Tommy Shelby i spółka. Gangiem, który był główną inspiracją do stworzenia serialowej rodziny Shelby, byli bracia Sheldon. Troje z piątki braci – John, Joseph i najważniejszy Samuel – uchodziło za znanych w Birminghamie przestępców, biorących udział w strzelaninach, rozrubach, napaściach oraz największej gangsterskiej wojnie w historii miasta. Twórca serialu w jednym z wywiadów wspomina, że wujowie jego ojca należeli do parającego się bukmacherką gangu Sheldonów. W pamięci utkwiła mu rodzinna opowieść o siedzących przy stole w oparach dymu eleganckich mężczyznach ze szklankami whisky w ręce i z pistoletami w kieszeniach. To właśnie historia o Sheldonach, którą zapamiętał Knight, dała asumpt do stworzenia fikcyjnej rodziny Shelby. Samuel Sheldon, zwany Samem, fizycznie nie przypominał jednak głównego bohatera serialu. Miał zaledwie 153 cm wzrostu, owalną twarz i przysadzistą sylwetkę. Uważany był jednak za osobę niezwykle agresywną i miał na swoim koncie m.in. zarzut napaści na dwóch policjantów. Zawsze pokazywał się w kapeluszu typu Billy Cock i najprawdopodobniej w młodości należał do Peaky Blinders. Na przełomie wieków uznawano go za jednego z najlepszych kieszonkowców Birminghamu, który specjalizował się w okradaniu kibiców na torach wyścigów konnych. W związku z kradzieżami aresztowano go dwukrotnie w 1902 i 1905 roku. Dwa lata później został skazany na 5 lat więzienia za puszczanie w obieg fałszywych monet. Łącznie skazywano go aż 35 razy, a według ścigających go inspektorów w Birmingham nie było przestępstwa, w którym nie maczałby palców. Bracia Sheldon do pewnego czasu w swych przestępczych poczynaniach działali zupełnie indywidualnie. Wszystko jednak zmieniło się, gdy doszło do głośnego konfliktu z niejakim Billym Beachem, który gazety okrzyknęły wendettą z Watery Line. Cała historia zaczęła się na początku 1908 roku, kiedy to miejscowy rzeźmieszek Billy Beach pokłócił się o bukmacherskie rozliczenia z Johnem Sheldonem. Doszło wówczas do bójki, w której górą został znany z doskonałej walki na pięści Beach. Sheldon nie mógł pozwolić sobie na taką zniewagę, więc nasłał na niego Charlesa Jonesa, który wraz z kilkoma zbirami dopadł Billego na Watery Line i postrzelił go w szyję. Beach jednak przeżył i tak wybuchła słynna wojna gangów, w której Sheldonowie toczyli krwawe bitwy z gangiem Billego. W czasie potyczek gangsterzy strzelali do siebie z rewolwerów, atakowali nożami, tasakami, a nawet podpalali swoje mieszkania. W czasie jednej z takich akcji w noc sylwestrową 1908-1909 gang Sheldonów ostrzelał z rewolwerów dom Beacha, raniąc w głowę swojego wroga oraz jego 10-letnią córkę. Innym razem sam Sheldon został pobity metalową pałką i postrzelony w głowę. Miał wówczas dużo szczęścia. Gdy ocknął się w szpitalu, policja pokazała mu jego melonik z dwoma dziurami po kulach. Co ciekawe, mimo brutalności i intensywności porachunków, po żadnej ze stron nie pojawiły się ofiary śmiertelne. W 1912 roku do wojujących gangsterów wreszcie dobrała się policja, która położyła kres ich potyczkom na ulicach Birminghamu. Sheldonowie trafili do więzienia, a Billy Beach wyemigrował do Kanady, gdzie wstąpił do wojska w związku z wybuchem I wojny światowej. Wielu uważa, że zakończenie wendetty z Watery Line było jednocześnie ostatecznym końcem gangsterów łączonych z nazwą Peaky Blinders. Po zakończeniu I wojny światowej w Birmingham nastała era słynnego Billego Kimbera,
który stając na czele Birmingham Gang, walczył o wpływy z torów wyścigów konnych z takimi gangsterami jak Alfie Salomon czy Darby Sabini. Choć całą wymienioną trójkę możemy oglądać w słynnym brytyjskim serialu, historyczne fakty wykluczają możliwość ich kontaktów z przedstawicielami Peaky Blinders. Szczytowy okres ich działalności przypadał bowiem na lata 20., czyli czas, w którym od dekady Peaky Blinders byli już tylko mglistym wspomnieniem.